Faryzeizm kontra agentura. Lenin był nie tylko twórcą klasycznej taktyki w zwalczaniu wiary w Boga. Lenin osobiście cierpiał na uraz, nienawidził Boga. W listach do Gorkiego nazywał Boga, cudzysłów, „rozkładającym się trupem, który smrodem rozkładu zakaża powietrze świata”. Zwycięstwo, które bolszewizm odniósł nad cerkwią prawosławną w Rosji przeistaczając ją w agenturę w służbie bezbożniczej partii, zwykło się przypisywać jej tradycyjnej strukturze i uległości wobec wszelkich tyranów. Wszelako, mało znany fragment mówi nam, że cerkiew prawosławna w Rosji była w istocie jedynym kościołem chrześcijańskim, który w granicach opanowania bolszewickiego podjął jawną walkę z komunizmem i wystąpił nie tylko jako ofiara prześladowań, lecz jako otwarty wróg. Dnia 19 stycznia 1918 roku patriarcha Tichon rzuca anatemę na bolszewików. Cudzysłów, mocą urzeczonej nam przez Boga władzy, wzbraniamy wam sakramentów Chrystusowych i rzucamy na was anatemę. O ile nosicie jeszcze imiona chrześcijańskie i chociaż przez urodzenie swe tylko, do cerkwi prawosławnej należycie. Stąd powstał na początku ów słynny swego czasu bolszewicki terror antyreligijny, który pozornie nie godził się z elastyczną taktyką Lenina, a wywołany został stanem otwartej wojny. Kościół katolicki w Polsce, po opanowaniu w 1945 przez bolszewików, o walce z komunistami nie myślał. Wręcz przeciwnie. Od początku zachował pełną lojalność wobec nowych władz mimo iż na emigracji istniał prawomocny rząd konstytucyjny. Gdy się czyta dziś historię oszukania narodu polskiego i cofnięcia uznania prawomocnemu rządowi polskiemu w Londynie przez mocarstwa zachodnie, wydaje się, że nawet z pozycji niechęci do jego polityki trudno oprzeć się głębokiemu przygnębieniu i uczuciu smutku wobec tragicznej niesprawiedliwości. Nie będziemy w tym miejscu dociekali, mocą jakich słusznych racji w interpretowaniu stanu prawnego. Kościół katolicki, nieoddzielony od państwa w Polsce, przestał uznawać konstytucyjny rząd tego państwa, a uznał de facto, jak z późniejszych dokumentów i deklaracji wynika, de jure, rząd komunistyczny. Na wewnętrzny układ stosunków w kraju miało to wszelako większy wpływ Niż cofnięcie uznania przez mocarstwa zachodnie. Mimo tej korzystnej dla bolszewików sytuacji, zastosowanie klasycznej taktyki do kapitulacji kościoła na wzór cerkwi nie doprowadziło. Poważne zaś ustępstwa ze strony episkopatu osiągnięte zostały przez komunistów nie tyle zawdzięczając rozłamowej agenturze paksu, co ugodowej polityce ludzi zgrupowanych wokół tygodnika powszechnego. Jest niewątpliwie tylko jeden szczery stosunek do Boga: głęboka wiara w to, że cokolwiek się robi i myśli, Bóg przenika myśli i prawdziwe intencje czynów człowieka. Człowiek, który zatraca poczucie tej wszechobecnej wiedzy, czy to w życiu prywatnym, czy publicznym, zasłaniając się imieniem Boga dla maskowanych w ten sposób celów prywatnych czy politycznych, nosi miano faryzeusza. Że jednym z ostatecznych celów komunizmu jest zniszczenie na ziemi wszelkiej wiary w Boga. O tym wiedzą zarówno ludzie z Paksu, jak i znaku. Grupa Paksu stoczyła się niebawem do jawnej agentury działającej na korzyść komunizmu i dlatego trudno pomawiać się o faryzeizm, inaczej grupa znaku. Grupa znaku Grupa Tygodnika Powszechnego, która stanowi trzon dzisiejszego znaku, nigdy nie była stroną walczącą z komunizmem, jak to się wielokrotnie przedstawiało na emigracji. Wręcz przeciwnie, od początku dążyła do modus vivendi, kompromis z komunistami był jej celem. W zasadzie znak, a nie Paks, odpowiadał istocie porozumienia Borejsza-Bocheński. Jeżeli ludzie z tygodnika powszechnego celu swego nie osiągnęli za czasów Bieruta, to nie ich wina, a rezultat odmiennego celu, do którego dążyli komuniści. Początkowo katolicy z tygodnika powszechnego szli otwarcie z Paksem. Dopiero gdy Piasecki i towarzysze stoczyli się z etapu politycznego do etapu jawnej agentury, nastąpił rozłam. Gdyż grupa Tygodnika Powszechnego usiłowała utrzymać się w dalszym ciągu na etapie politycznym, umożliwiającym wywieranie wpływu z jednej strony na masy wiernych, z drugiej na episkopat. Nastrój był, w nawiasie i jest, tego rodzaju, że masy wiernych w każdej chwili gotowe są poprzeć Kościół w jego ewentualnej walce z komunistami. Największą więc troską tej grupy politycznej było niedopuszczenie do tej walki i wpływanie na episkopat, aby niebacznym zaostrzeniem nie spowodował wybuchu. Tymczasem otwarta dywersja paksu utrudniała tę drogę politycznej ugody. Stąd zasadnicza różnica w poglądach, które przeważnie błędnie oceniano na zachodnie i wśród emigracji. Gdy Bierut uznał pierwszy polityczny etap za skończony i postanowił przejść do następnego, rolę papudcików i kompromisowiczów politycznych uważał za spełnioną. Przystąpił więc do likwidacji Grupy Tygodnika Powszechnego. Umowa z 14 kwietnia 1950 Dnia 14 kwietnia 1950 podpisana zostaje umowa pomiędzy Kościołem i państwem, stanowiąca poważne zwycięstwo komunistów i przyjęta ze zdumieniem i zaskoczeniem w Rzymie. To, co nastąpiło dalej ze strony komunistów, nie było, jak to powszechnie przedstawiano, wbrew umowie, lecz przeciwnie, było logicznym wynikiem tej umowy albowiem komuniści sądzą, że Kościół stoi na progu kapitulacji i zwiększają nacisk. Następuje okres bezwzględnego prześladowania. W 1952 wymuszona zostaje przysięga biskupów. 9 lutego 1953 słynny dekret o obsadzeniu stanowisk kościelnych, który wkracza już w forum internum jurysdykcji kościelnej. 26 września 1953 aresztowany zostaje prymas Wyszyński. W dwa dni później biskup Klepacz i chromański podpisują w imieniu episkopatu oświadczenie, które nigdy nie zostało opublikowane na emigracji. Jest to poniżający akt, który zamiast protestować przeciwko aresztowaniu prymasa i prześladowaniom, Zawiera wierno poddańcze akcenty wobec władzy komunistycznej. Jeżeli chodzi o historyczną analogię, odpowiada on z treści i ducha kapitulacyjnej deklaracji metropolity Sergiusza z roku 1927. Był to szczytowy punkt pognębienia kościoła w Polsce i komunistom zdawało się, iż osiągnęli jego pełną dezintegrację. Wciąż według wzoru, jaki osiągnęli wobec cerkwi patriarszej w Moskwie. Tu się mylili. Omyłka w rachunku polegała na tym, że w Rosji mieli w ręku najwyższego dostojnika duchowego, gdyż, jak już wspominaliśmy, patriarcha w Konstantynopolu jestli tylko primus inter pares, ale nie głową Kościoła Wschodniego. Natomiast głową Kościoła Zachodniego jest papież w Rzymie. I jemu podlega Kościół w Polsce. Ręce komunistów okazały się za krótkie. Wprawdzie posiadali potężną organizację Paksu, gotową na skinienie stworzyć Kościół państwowy na usługach partii, ale jasne było, że cały naród katolicki nie pójdzie na zerwanie z Rzymem i raczej przejdzie do Kościoła w Katakumbach. To wywracałoby wszelkie rachuby. Nastąpiły wściekłe ataki na szlachetną postać niezłomnego papieża Piusa XII, ale nie wyprowadziły one ze ślepej uliczki. Zaczem przyszła odwilcz w Sowietach, a niebawem gomułka w Polsce. Nie było żadnej nowej umowy pomiędzy gomułką i kościołem. W przekonaniu ogółu miało dojść. Po wypuszczeniu kardynała Wyszyńskiego do podpisania pomiędzy nim i Gomułką w grudniu 1956 jakiejś nowej umowy. Nic podobnego nie zaszło. Potwierdzona została jedynie w całej rozciągłości umowa z 14 kwietnia 1950. Nawet na niekorzyść kościoła w punkcie byłego artykułu 10 dotyczącym modlitwy w szkołach. Co zostało skreślone. Poza tym dokonano nieznacznych zmian stylistycznych w osławionym dekrecie o obsadzaniu stanowisk kościelnych. Sam dekret został utrzymany w mocy, jak był. Istota owego słynnego porozumienia polegała na czym innym: mianowicie na solennej obietnicy Gomułki, że dotrzyma zobowiązań, które umowa z 14 kwietnia 50 nakłada na władzę. W zamian żądał poparcia przy wyborach jedynej listy komunistycznej. Episkopat wybory poparł. Był to pierwszy wypadek w historii, gdy Kościół rzymski zaangażował się tak dalece we współpracę z rządem komunistycznym. Gomułka ze swej strony obietnicy na razie dotrzymywał. W myśl wskazań Lenina na ósmym zjeździe partii 1919 roku który przestrzegał przed walką z religią, gdy są ważniejsze problemy do rozwiązania. Szykany i represje ustały. W ten sposób nastąpił niejaki powrót do etapu politycznego. Zdawało się, że nadszedł czas triumfu dla ugodowców i kompromisowiczów, a pogłębionej płatnej koncesjami agentury Paksu. Powstaje klub postępowej inteligencji katolickiej pod przewodnictwem Jerzego Zawiejskiego, który oświadcza: Zdajemy sobie sprawę, że PZPR jest jedyną siłą zdolną pokierować losami narodu. Dajemy jej kredyt zaufania i pragniemy z nią współpracować. Konkurencja. Niebawem powstaje klub sejmowy znak z Zawiejskim. Członek rady państwa Stanisławem Stomą, Stefanem Kisielewskim na czele, ale spotyka ich rozczarowanie. Gomułka nie jest oczywiście taki głupi, aby pozbywać się swej żywej cerkwi. Utrzymuje ją dla zaszachowania kościoła i tegoż znaku w dalszym ciągu. Od tej chwili rozpoczyna się konkurencyjna gra pomiędzy znakiem i paksem o zdobycie pierwszego miejsca w zaufaniu partii komunistycznej. Ten wyścig jest naturalnie niezmiernie dla komunistów wygodny. Polityka znaku jakby chciała przekonać komunistów mniej więcej w sensie w cudzysłów, po co macie popierać fałszywych katolików? Skompromitowanych agentów, skoro my, autentyczni katolicy, i takoż realni politycy, idziemy z wami na każdą współpracę polityczną. Jak wiadomo, przekonywać komunistów nie można, można tylko pasować albo nie pasować do ich taktyki na danym etapie. A do Gomułkowskiego etapu pasuje utrzymanie obydwóch ugrupowań. Jasecki pozostaje w dalszym ciągu najbogatszym człowiekiem między Berlinem a Władywostokiem. Natomiast na zachód europejski wysunięty zostaje znak. Ekspozytura prokomunistycznego faryzeizmu. Gomułka dokonał swoistej ewolucji. Agenturę zagraniczną zastąpił faryzeizmem. Zamiast niezdolnych i trochę śmiesznych postaci w rodzaju chorodyńskiego pojawiają się teraz na Zachodzie osoby poważne, o dużej erudycji teologicznej, wyrobione politycznie. Nie mówi się o nich głośno, że to agenci, lecz po cichu, że to ludzie stojący blisko osoby prymasa. Oni zaś czasem prostują, a czasem nie dosłyszą tych szeptów. 9 maja 1957 występuje Kisielewski w Kongres pour la liberté de la culture w Paryżu. 13 maja Stomma w Centre Intellectuale des Catholiques Francis. Chyba tak to się mówi. 15 maja Zawiejski udziela wywiadu Le Monde. We wszystkich wypadkach... Funguje jako patron na terenie francuskim ten sam przedstawiciel progresistów, Maurice Wozart, który dotychczas wprowadzał gości paksu. Sens wszystkich wystąpień pokrywa się ze znanymi tezami emisariuszów paksu. Polscy katolicy akceptują ustrój. Polska chce zostać w obozie socjalistycznym. Kościół winien się włączyć w wielkie przemiany, które wprowadza socjalizm, a nie kostnieć w konserwatyzmie i klerykalizmie. Politycznie oceni te wystąpienia życie Warszawy, 3 luty 1959, w następującym skrócie: Cudzysłów: Kisielewski, Stoma, Zawiejski, i inni ludzie znaku usuwają poza granicami Polski monstrualne przesądy wobec socjalizmu i współdziałają w wytworzeniu klimatu koegzystencji. Właśnie w czasie, gdy emigracja i Polonia amerykańska zabiega o kredyty i dostawy dla narodu polskiego, gdy łaknący dewiz rząd komunistyczny w Warszawie obkłada dary dla rodzin w kraju drakońskim cłem, i ogranicza do minimum zezwolenia osobom prywatnym na wyjazd za granicę zapoznajemy się z listą delegacji zagranicznych posłów znaku Jerzy Zawiejski wyjeżdża na konferencję Unii Międzyparlamentarnej w Londynie na międzynarodową konferencję parlamentarzystów katolickich w Lord Stanisław Stomma do Włoch do Francji i do krajów Ameryki Łacińskiej Miron Kołakowski wyjeżdża w delegacji parlamentarnej do Finlandii, Paweł Kwoczek w delegacji do Belgii, Wanda Pieniężna do NRD i na konferencję organizacji kobiecych w Wiedniu, Konstanty Łubieński na konferencję Unii Międzyparlamentarnej w Londynie i na posiedzenie Rady Unii w Nicei. Latem 1960. Pociąg Pokoju i Przyjaźni wyjeżdża do Związku Sowieckiego, między innymi wioząc dziesięcioosobową ekipę członków Grupy Znaku. Najbardziej ruchliwy Stefan Kisielewski jest w roku 1957 we Francji i Anglii. w roku 1958 w Rumunii. w 1960 w Danii, Francji, Italii, Szwajcarii i Niemczech. w 1961 zapoznaje się z osiągnięciami Związku Radzieckiego. W 1962 jest znowu we Francji i Niemczech zachodnich. Niezależnie od tych delegacji za granicę organizuje się w Polsce przyjęcia i spotkania wycieczek i grup katolickich z całego świata. W charakterze gospodarza występuje klub inteligencji katolickiej spod znaku znaku. Celebruje się nabożeństwa i wygłasza referaty, dyskusje na przykład o Deklaracji Stanów Zjednoczonych. O deklaracji Europy Zachodniej, o lepszym zrozumieniu i płodności koegzystencji, a przede wszystkim, zgodnie z ostatnim postulatem sowieckiej polityki zagranicznej, o zagrożeniu świata ze strony rewizjonizmu niemieckiego. Ale cofnijmy się do chronologicznego przedstawienia wypadków. Pierwsza runda. W roku 1958 Gomułce wydawało się, że dojrzał już czas do zdyskontowania kompromisu z episkopatem i podobnie jak Bierut, przechodzi do następnego etapu, rozpoczynając prześladowanie Kościoła. W nawiasie, słynne wkroczenie do klasztoru jasnogórskiego i tak dalej. Agentura Paksu aprobuje natychmiast wszystkie zarządzenia komunistów. Znak na zewnątrz nie aprobuje ale czyni gorączkowe wysiłki za kulisami, aby wpłynąć na episkopat w duchu ustępstw i kompromisów. Zawiejski udziela 27 sierpnia 1958 roku kolejnego wywiadu Le Monde, w którym oświadcza, że o żadnym prześladowaniu kościoła w Polsce mowy być nie może. Wydaje się jednak, że pierwsza runda zapasów w konferencji z Paxem jest przegrana. I oto raptem wszystko się zmienia. Zasługa Stomy 9 października 1958 umiera wielki przeciwnik komunizmu i wielki zarazem papież, Pius XII. Moskwa w obliczu nowych możliwości taktycznych każe wstrzymać prześladowania religijne. Znak otrzymuje zrazu po cichu, w nawiasie, Odnośne zarządzenie ukazuje się dopiero dwa tygodnie później, 7 listopada 1958, koncesją na wydawnictwo książek religijnych. Jednocześnie Stoma, zaopatrzony w paszport dyplomatyczny, udaje się do Rzymu w asyście towarzyszącej kardynałowi Wyszyńskiemu. Ambasada Polska przy Watykanie była od zawsze cierniem dla komunistów. Za szczególną jaskrawością wyszło to na jaw swego czasu podczas procesu biskupa Kaczmarka. Jej usunięcie to postulat minimum. Nie jest dla nikogo tajemnicą, poza chyba polską prasą emigracyjną, że likwidacja ostatniej dyplomatycznej placówki Polski przy Watykanie dokonana została na skutek interwencji kardynała Wyszyńskiego przyczynnym zakrzątnięciu Stomy, że jednocześnie zlikwidowane zostało i poselstwo Wolnej Litwy. To już nadetatowy, a sympatycznie przyjęty prezent dla Moskwy. Zaczyna się nowa era znaków w oparciu o zaufanie, jakie zdobył w sferach partii komunistycznej. Wiceprezesem zostaje Konstanty Łubieński, za czasów Bieruta najaktywniejszy agent Paksu za granicą. Odznaczony komunistycznym wydaniem Orderu Odrodzenia Polski. Na pierwszy plan wysuwa się jednak Stomma i Kisielewski. Znak otrzymuje nowe koncesje w kraju, m.in. intratną firmę Libella na zasadach zakładów przemysłowych Paksu, podczas gdy niektóre zostają po raz pierwszy Paksowi obcięte. Lansuje się artykuły członków znaku do prasy emigracyjnej. Druga runda. W tej drugiej rundzie konkurencji z paksem stanowisko znaku nie budzi już żadnej wątpliwości, gdyż jest coraz mniej maskowane. Cudzysłów żyjemy w chwili, kiedy linia partii rządzącej pokrywa się z racją stanu narodu. Tygodnik powszechny, 4 września 1960, a cudzysłów polityka Polski Ludowej stanęła na mocnym fundamencie. Wybrała sojusz odpowiadający interesom narodu i sojusz zgodny z perspektywami rozwoju naszego narodu. Jest to sojusz ze Związkiem Radzieckim. Przemówienie Stomy w Sejmie, Życie Warszawy, 22 październik 1960. Cudzysłów: Katolicyzm musi przezwyciężyć swoje skostnienie, rutynę, konserwatyzm. Stoma, Tygodnik Powszechny, 6 luty 1961. Cudzysłów. Jeśli ci to przeszkadza, to nie mów królowo. W nawiasie Korony Polskiej. Ksiądz Maliński, Tygodnik Powszechny, 5 luty 1961. I, cudzysłów, światowy system amerykański powoli się rozprzęga. Siłę może nam dać jedynie ścisły sojusz ze Związkiem Radzieckim. Uświadomienie tego faktu całemu społeczeństwu i przekonanie go o słuszności tak pojętej racji stanu jest najwyższym zagadnieniem naszego bytu narodowego. Tygodnik Powszechny 4 września 1960. Naturalnie to tylko cytaty. Na łamach Tygodnika Powszechnego i znaku Ubrane są w bogatą elokwencję, ujęte często w formę wysokiego poziomu erudycji, filozoficznych rozważań o subtelności faryzeuszowskiej, ostrożnie dozowanej i planowo rozłożonej na takie pojęcia jak realna polityka, racja stanu, pozytywizm, mariatainizm, etc. Sprowadzają się jednak do zasadniczej konkluzji, cudzysłów. Stwierdzaliśmy wielokrotnie, że ogólny kierunek rozwoju społeczno-politycznego wytyczony dla Polski po II wojnie światowej uważamy za słuszny. Przemiany w Polsce ludowej zrealizowane dały nam wreszcie zdrową strukturę. Stoma przemawiający w imieniu znaku Życie Warszawy, 20 maja 1961 Jeśli porównamy te wypowiedzi z wypowiedziami grupy Piaseckiego z lat 1945 47 widzimy, że nie ma w tym nic nowego. Wszystko to czytaliśmy w pismach parowskich swego czasu. Może tylko ujęte w formy mniej świętoszkowate i mniej przeniknięte duchem troski o dobro katolicyzmu, w obawie, aby nie pozostawał w tyle. Cudzysłów: Prawda zawsze jest Boża. Zawsze jest chrystusowa, katolicka, nasza, chociaż ma znak innego światopoglądu. Otwórz szeroko drzwi i okna. Nie bój się przyznać racji, uznać, przyjąć, cieszyć się ludźmi, chociażby byli niewierzącymi w Boga. Ksiądz Mieczysław Maliński, Tygodnik Powszechny, z 21 maja 1961. Nie ma co? Szczerze piękne słowa. Od siedemnastu lat szkoła komunistyczna usiłuje zaszczepić dzieciom pogląd ateistyczny. I oto na trybunę sejmową wkracza poseł katolicki znaku Tadeusz Mazowiecki i oświadcza. Cudzysłów. Siedemnaście lat rozwoju oświaty powszechnej przyniosła Polsce ogromne osiągnięcia społeczne. Ten wielki rozwój oświaty nie jest dziełem przypadku, ale wynika u nas z założenia ustroju socjalistycznego. Agentura numer 2. Prawo równi pochyłej jest jednakie dla wszystkich. Kto na nią raz wkroczy, toczy się dalej. Takoż obserwujemy w tej chwili staczanie się grupy znaku z etapu politycznego, Poprzez etap faryzeizmu do etapu jawnej agentury. Świadczy o tym zarówno włączenie się we wszystkie dezideraty polityki zagranicznej bloku komunistycznego, dywersyjna akcja w ośrodkach katolickich na zachodzie, jak też w ośrodkach emigracyjnych. Dnia 10 października 1961 Tygodnik Powszechny wystąpił z wielkim artykułem pod tytułem. Propozycje dla emigracji. Pokrywają się one bez reszty z instrukcjami byłego Komitetu Michajłowa we wschodnim Berlinie, obecnie Komitetu do rozbudowy kontaktów z rodakami na obczyźnie, przeznaczonego do akcji dywersyjnej wśród emigrantów ze Związku Radzieckiego. Cudzysłów: Popierajcie interesy ojczyzny za granicą. Różnią się tylko wyższym poziomem, doskonalszą, a więc skuteczniejszą formą. W numerze z marca 1962 paryska Kultura zamieściła list do redakcji Stefana Kisielewskiego, zawierający w istocie dokładnie te same sugestie, jakie 40 lat temu lansowane były przez prowokację znanego nam trustu GPU. Cudzysłów Komunizm dzisiejszy to w istocie amerykanizm dla ubogich. Komuniści polscy są niczym innym jak tylko reprezentantami polskiej w nawiasie państwowej orientacji wschodniej. Prowadzą konstruktywną politykę z Rosją, otwierają wielkie możliwości, bo komunizm się pragmatyzuje i liberalizuje. Jesteśmy świadkami uniwersalistycznej ewolucji komunizmu. Wszyscy mądrzy ludzie partii dążą do przekształcenia systemu, odtotalizowania, zdemokratyzowania i zliberalizowania. Rozpoczyna się organiczne dzieło odnowy a z tego wniosek kapitalny należy tylko zaprzestać wszelkiej akcji antysowieckiej i antykomunistycznej. Wreszcie, w artykule zamieszczonym w czerwcowym numerze kultury 1962. Tenże przedstawiciel zrewolucjonizowanego faryzeizmu Stefan Kisielewski przynosi emigracji pocieszającą wieść. Cudzysłów symbolem postawy pragmatycznej jest dla mnie premier Chruszczow. Ten człowiek na szczęście nie jest filozofem. Po prostu ma oczy i chce z nich robić właściwy użytek, empiryk. Jakże to pocieszające? W tym wszystkim, przyjmowanym zresztą dość sceptycznie przez emigrację, znajdzie się wszelako akcent, który przemawia już bezpośrednio do wyobraźni polrealistów. Cudzysłów. W naszym koncie, mizernego półwyspu zwanego Europą, naród polski w dalszym ciągu nie ma innego wyboru, jak tylko wybór między Rosją i Niemcami. Byłoby naiwnością sądzić. Że przy faktycznej dyscyplinie, jakiej podlega poseł na Sejm w kraju, Stefan Kisielewski mógłby sobie pozwolić na lansowanie tezy, w gruncie rzeczy sprzecznej z tezą obozu socjalistycznego, gdyby sugestie tego rodzaju nie leżały w taktycznym interesie delegującego za granicę mocodawcy, partii komunistycznej. Koniec rozdziału. Następna część to druga część książki. Wielka prowokacja, która zaczyna się rozdziałem znaczenie słów.